18 października, 15 listopada i 20 grudnia. Istnieje prawdopodobieństwo, że w październiku będziemy mieć jeszcze wcześniej z jedną sesją nadzwyczajną, to co nas dzisiaj ujawnia na drugiej łyżce, ponieważ wpłynęły do nas projekty do zaopiniowania odnośnie ekranów akustycznych przy ulicy Kotlarskiej i proszą o jak najszybszą opinię. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie będą konsultacje z mieszkańcami z ulicy, z inwestorem, z ulicy Kotlarskiej, tam gdzie mają być te ekrany akustyczne i okaże się jak tam, jak po tym spotkaniu myślę, że okaże się, czy zwołamy tę sesję nadzwyczajną, czy nie, ponieważ projektant, oni by chcieli do końca października już skończyć budowę tych ekranów akustycznych. Zobaczymy, co jak oni nam to przedstawią i co Pani Elżbieta. Mam jeszcze taką sprawę, że musimy zrobić ramię tych zadań remontowych w chodniku ulic i oświetlenia, które są do zadania. I jest taka propozycja, żeby do 11 przysłać materiały do biura rady, to znaczy tak, my sformułujemy tą listę z tymi tam są takie trzy trzy kryteria, tak jak do tej pory, więc postaramy się, żeby to poniedziałek taka lista wpłynęła do biura rady i zostanie poprosimy o rozesłanie wszystkim radnym. Do 11 października przesłać swoje oceny do biura i to później na tej bazie byśmy stworzyli ten ranking zadań. Będzie ich dużo, bo mamy w tej chwili 25 zadań. Jest jeszcze tam, powinna być jedna poprawka, żeby, bo jak się policzy te wnioskowane, czyli te, które są w uchwale, jak również te, które nie zostaną wykonane w tym roku, jak również te wprowadzone dzisiaj, to daje 25 zadań, no bardzo dużo jak na te pieniądze, o których mówiliśmy na początku, prawda, że tam będzie i ważna ilość pieniędzy na przyrodę. Jest natomiast taka propozycja z IKIT-u, żeby jeszcze jedno z tych zadań, czyli Bandurskiego, które znalazło się, które jest na liście tegorocznej. To jest Bandurskiego, strona parzysta od numeru 18 do 48, żeby to zostało w przyszłym roku ujęte w zadaniach inwestycyjnych, ponieważ projekt, który jest opracowywany w bieżącym roku, nie jest opracowany dla Bandurskiego, obejmuje również ten odcinek, czyli w przyszłym roku zostało na podstawie nie jako remont, tylko jako inwestycja realizowane. To byśmy jeszcze musieli przeprowadzić. Ale to co dzisiaj dodaliśmy do zadań inwestycyjnych, to jest to samo, prawda? Że to, co dzisiaj Janusz referował, to jest, że wykonanie remontu chodnika przy ulicy Bandurskiego na odcinku od ulicy Mariuszki do Olszańskiej, prawda? To wykreśliliśmy, to zadanie wykreśliliśmy chyba z listy rankingowej chodników i przenieśliśmy to do inwestycji, tak? Dobrze to rozumiem? Inwestycja to był, nie, było to w remontach chodników, poszło do inwestycji, czyli już zostało wykreślone z listy rankingowej chodników. No taka była sugestia wtedy na samym, ale to się okazuje, naszym zbiciem, ale to się okazuje, że oni mają projekt właśnie nie tego odcinka, bo to jest niekorzystne
jest to, co było planowane na przyszły rok. Natomiast w tym roku jest zadanie pod tytułem Bandurskiego, strona parzysta od numeru 18 do 48. Ale numery się zgadzają, bo od 18 do 48 to jest akurat od Bandurskiej do Olszańskiej. No jeżeli tak, no to dobrze, tylko że druga strona. Dobrze, no to jest, bo zadania przyszłoroczne jest planowany odcinek od Moniuszki do Olszańskiej nieparzysta, strona nieparzysta. I to miało być przeniesione, ale ponieważ tu nie zostało napisane, które... No to zostało przeniesione to, co było pani na liście chodnikowej. Na rok przyszły. Tak. Tymczasem się okazuje, że opracowano projekt, Na parzystę, robiąc projekt od Tarnowskiego do Moniuszki, prawda? Zrobili również projekt na dalszy odcinek Bandurskiego, czyli od 18 do 48. A to jest parzyste. Ale to jest parzyste, właśnie. I to jest zadania tegorocznych remontów. Ale tak nie będzie. Ale to nie zostanie wykonane. Jest przeniesione automatem, przenosi się prawda, co tam zaszokowało na rok przyszły. No i to zadanie, ale to zadanie właśnie parzysta część strona ulicy Zamborskiego jest propozycja z ekipą, żeby to zostało wprowadzone do inwestycji w roku przyszłym, a nie do remontu, czyli 25 to zrobi się na 20. Ale no to sytuacja jest jakiej taka, że myśmy podali rankingowi te 25 zadań, a najwyżej potem się to przeniesie. No i myślę, że ale to właśnie, ale bo nie rozumiem, bo teraz już jest dzisiaj przeniesione z tych uchwał, co Janusz Łyczko referował. To jest właśnie chyba to zadanie przeniesione, Janusz. No, listy to zostało wykreślone. No a później w paragrafie drugim wprowadza się zadanie pod nazwą wykonanie remontu podmiotu przewodniczącego na odcinku od Moniuszki do Olszańskiej. Już komisji planowanie jest wprowadzone. Bo na ten rok to była Pakistan Zbrodowi Kredomu Pamiętam o tym. Tak, będzie zrobione. Jest to proste, że ta właśnie została przeniesiona do inwestycji. Ale to dopiero na rok przyszły. Na rok przyszły oczywiście. Pani Elżbieto, ma Pani swoją listę rankingów i jak tam Pani ma z Bandurskiego zapisane? Bandurskiego są listy rankingów. Mówię o teraz. A o teraz tak. Ona jest strona parzysta od Brodowicza do Moniuszki, została przeniesiona do inwestycji, prawda? A została do realizacji Bandurskiego na ten rok. Bandurskiego strona parzysta od 18.48. I nie będzie zrealizowana, czyli automatem przychodzi na rok przyszły. Do listy potrzeb. I w związku z tym na liście potrzeb na rok 2013 znajduje się teraz Bandurskiego na odcinku od Moniuszki do Olszańskiej i parzysta i nieparzysta. Dobrze jest parzysta, a tam drugie zadanie jest też ten odcinek, utworzy się po stronie nieparzysta. I jest propozycja, żeby ta po stronie parzystej przeszła do inwestycji. Tam ta wchodzi, a ta... Ja bym się napisał, która znajduje się w Olszańskiej. Uważam, po prostu będzie lokalna cała strona inwestycyjna. I ta i ta. Dobrze, czy są jeszcze jakieś uwagi? To jest napisane wyraźnie od Moniuszka do Olszańskiej. To ja jeszcze chciałabym sobie zaprosić w imieniu będzie to typowy piknik dla mieszkańców, część muzyczna, część występy do zawody dla dzieci otwarte turnieje, będzie nam więcej, pierwszy raz szachowy, szybki turniej szachowy. Mieliśmy nadzieję, że będziemy 3 lata
młodzieżowa, ale ma w tym czasie zawodne, więc będzie rozdawane na mieszkańców, także można będzie przygotować się na przykład za to tradycyjnie muzykowe i tym razem będzie tak zwany live booking, czyli gotowanie i degustacja dla mieszkańców, myślę, prowadzona przez mistrza kuchni, pana Zbogiela Królewa. Nie, chciałem przez puchary, bo 14 sobota odbył się puchar, turniej cykliczny, międzyzielnicowy turniej piłki nożnej, pułap przewodniczącego Rady Miasta, półtora prosimdera i wygraliśmy to razem z dzielnicą pierwszą. Ja bym przedstawiciel drugiej dzielnicy, tylko jako jedna, tak, ale... Nie chciałem zaprosić innych do drużyny. Nie, wszyscy zostali zaproszeni, do turnieju. I na to dyplom jest dla pierwszej, dla drugiej dzielnicy, bo połączyliśmy wspólnie siły, z dwójki były trzy osoby. I zajęliśmy pierwsze miejsce razem z dzielnicą. Powtarzam tak z kolegą Dorosem i Nowakiem, że chwilę u nas, chwilą i tak by przechodził. Ale mi się udało to przeczyć, to na ścianę. Bo dyplom jest nasz. Dyplom jest nasz. Znaczy wiąże się to z tym, że zaraz my musimy organizować ten turniej. My jak my z jedynką, także to ustalimy, to jest czarno. To na październikowy termin. A ty byłeś od nas sam? Tak. No, to jest to, co niech się martwią teraz. Nie zorganizować. Ja dobra, to prawda. Najwięcej biegów. Na obiekt AWF. Ile drużyn? Prawo wziął? Tak, nie pamiętam. No. Ale było miło przyjemnie. Pogoda dopisała, bo słońce jest tak. W tamtym roku byliśmy w służbie. W tamtym roku byliśmy w trzecim miejscu. W tamtym roku byliśmy poprawić. Macie jeszcze raz gratuluję. Dziękuję. W imieniu całej Rady. Mamy nadzieję, że zawsze będziecie osiągnąć dobre wyniki. To znamy jeszcze lepsze wyniki. Są przyjemne doświadczenia. I chcę tak zamykać 38. sesję.